Przede wszystkim jesteśmy w fazie poznawania się wzajemnego. Ja mam trochę utrudnione zadanie, bo muszę to robić gdzieś tam zdalnie na odległość, bo takie są procedury i próbuję ten czas wykorzystać jak najlepiej. Dzisiaj skończyliśmy ten tydzień grą wewnętrzną. Są braki, są też dobre fragmenty gry. Chłopcy mogli czuć zmęczenie. Kilku chłopaków też jest po przejściach związanych z koronawirusem i dlatego trzeba też wziąć to z dystansem i z optymizmem podchodzimy do następnego tygodnia, do najbliższego meczu, bo to jest dla nas najważniejsze. Chcemy kroczyć od meczu do meczu i godnie reprezentować ten klub. Zobaczymy, co jeszcze życie nam przyniesie, bo w tych warunkach trzeba być przygotowanym na częste gdzieś zmiany, rotacje, oby kontuzje jak w najmniejszym stopniu nas dotykały. Dzisiaj chłopacy pokazali się z bardzo dobrej strony, jeśli chodzi o zaangażowanie, jeśli chodzi o wybieganie. Teraz jest czas na krótką przerwę i od poniedziałku wznawiamy zajęcia i to jest ten tydzień przedmeczowy.